Anita Mańska, witam i zapraszam na pierwsze w kwietniu wydanie informacji biłgorajskich. Jutro palmowa niedziela. Rozpoczynamy obchody przeżywania Wielkiego Tygodnia. Początek kwietnia to czas, kiedy wspominamy świętego Jana Pawła II. Nasze miasto podpisało umowę na budowę kolejnych ulic. 28 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie podpisane zostały z wojewodą lubelskim dwie umowy. W Biłgoraju powstaną nowe bloki. Na przeprowadzenie wyżej wymienionej inwestycji uzyskano finansowanie bezzwrotne. Przedstawiciele rządu rozmawiali w naszym mieście o sytuacji DPS-ów i seniorach. Pracownicy DPS-ów są pracownikami samorządowymi i pensje zależą od władz samorządu. Matura Speaking to bezpłatna aplikacja, która ma pomagać maturzystom. Aplikacja Matura Speaking jest aplikacją darmową. Można ją pobrać ze sklepu Google Play. Taneczne inspiracje już po raz 9. Bardzo się cieszymy, że tak dużo zespołów do nas przyjeżdża. To świadczy tylko o tym, że ta impreza, którą robimy, się podoba. We Frampolu odbył się ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Mieliśmy zaszczyt gościć aż 600 uczestników. W muzeum pisano pisanki. Trzeba pisać pisanki, bo jak pisanki zaginą, to kolorowe jajka zaginą, to i świat zaginie. Jak spełniać swoje marzenia, opowiem Agnieszka Sokal. Właśnie wprowadzam w każdy ubiór coś innego, jakieś elementy ozdobne, uszka, swoje metki, daję wykończenia. Już jutro niedziela palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Ksiądz Mateusz Januszewski wprowadzi Państwa w nastrój świąt wielkanocnych i opowie o znaczeniu niedzieli palmowej i jej najważniejszym przesłaniu. Rozpoczynamy obchody przeżywania Wielkiego Tygodnia. Wielki Tydzień rozpoczynamy przeżywaniem niedzieli palmowej. To jest taka przepiękna niedziela, która można powiedzieć ma takie dwa wymiary. Po pierwsze cieszymy się z wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Według Ewangelii Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku, witany przez wielką rzeszę ludzi z palmami w ręku, słano płaszcze przed nim i śpiewano Hosanna na wysokości. Ale to jest także dzień, który nazywamy Niedzielą Męki Pańskiej. Można powiedzieć, że ta niedziela właśnie ma dwie nazwy, Niedziela Palmowa i Niedziela Męki Pańskiej. Z tego względu, że za chwilkę potem, po liturgii słowa, odczytujemy Mękę Pańską według ewangelisty Mateusza, Marka bądź Łukasza. Akurat w tym roku będziemy czytać Ewangelię według świętego Mateusza, która będzie nas już wprowadzała w klimat właśnie Wielkiego Tygodnia, czyli tych dni szczególnych, w których Chrystus składa siebie w ofierze i o tym właśnie będziemy słuchali. Można powiedzieć, że ta niedziela też nam przypomina o tym, że takie też jest życie każdego tak naprawdę człowieka wierzącego, że gdzieś tam między triumfem, radością, entuzjazmem, bo taki wymiar też ma ta niedziela, za chwilkę się pojawia też temat cierpienia, śmierci, jakiejś ofiary, jakiejś męki i że właśnie Chrystus temu wszystkiemu tak naprawdę nadaje sens, nadaje też taki właściwy wymiar. Można powiedzieć, też nadaje temu wszystkiemu sens, a przede wszystkim nadaje też temu miłość. I gorąco zachęcam wszystkich do tego, żeby pięknie przeżyć tą niedzielę palmową. Po pierwsze, oczywiście uczestnicząc w liturgii, trzymając w rękach palmy. Palma, która oznacza z jednej strony męczeństwo, tak byli przedstawiani chociażby na obrazach pierwsi męczennicy, właśnie z palmami w ręku, ale z drugiej strony także oznacza zwycięstwo. Czyli trzymając palmę w ręku, będziesz miał taką świadomość, że z jednej strony Pan Bóg Cię zaprasza do szczególnej drogi, ale która ta droga kończy się właśnie zwycięstwem. Zwycięstwem nad śmiercią, nad cierpieniem, bo Chrystus zaprasza nas do tego, żebyśmy żyli z Nim wiecznie. Ale też i tu już te tutaj na ziemi chce nam dodać wartość. Ale z drugiej strony właśnie będziemy też widzieć Jezusa, Jego ten triumf, tą radość. To jest też ciekawe, że w życiu Jezusa od tego Hosanna, od śpiewu Hosanna do ukrzyżuj, którą wołali też ludzie 5 dni po wjeździe Jezusa do Jerozolimy, że to jest tak naprawdę bardzo mały dystans i czasu, a już na pewno odległości. Tak może być także w naszym życiu, że z jednej strony często możemy słyszeć piękne, pochlebne słowa, a za chwilkę ktoś inny będzie chciał nas właśnie ukrzyżować za podobną rzecz, można powiedzieć. Ale Chrystus właśnie pokazuje, żebyśmy się nie zrażali, żebyśmy szli tak jak On, żebyśmy szukali prawdy w swoim życiu, żebyśmy szukali miłości i żebyśmy szukali sensu i tych wartości, których On nam jakby daje.
No i przede wszystkim skupmy się na tym, żeby tą niedzielę palmową też przeżyć jak najbardziej duchowo, żeby ona nas prowadziła dobrze w Wielki Tydzień, żeby ten czas to był taki czas większego skupienia, może intensywniejszej modlitwy, żebym też pomyślał, gdzie mi w tym momencie na przykład jest bliżej, czy do tego momentu Hosanna, gdzie czuję jakąś taką radość, entuzjazm, jakąś taką Bożą moc, a może doświadczam właśnie takiego trudu, cierpienia, może jakiegoś smutku, żebym zobaczył, że w tym wszystkim naprawdę jest Chrystus, że mogę Go zaprosić do każdej chwili swojego życia, że On ma moc, aby mnie w tym wszystkim jakoś pokrzepić, a przede wszystkim mogę zobaczyć, że sam Bóg jest ze mną w tym wszystkim, co, jeżeli zdefiniujemy Boga jako miłość, nadaje naprawdę temu też wielki sens, że ta miłość, Boża miłość, jest ze mną we wszystkim, co przeżywam. I Bóg chce mi dodać sił na to wszystko. Dlatego zachęcam do tego, żebyśmy przeżyli ten tydzień tak szczególnie, tak trochę inaczej. Może nawet do tej pory przeżywaliśmy czas Wielkiego Postu jakoś tak bezrefleksyjnie. Może przeleciało nam tych 40 dni tak bez jakiejś modlitwy, bez może nawet sakramentów, bez spowiedzi. Jest okazja do tego, żeby jeszcze to nadrobić właśnie w tym czasie, właśnie przeżywając, skupiając się na tej niedzieli palmowej, aby ona nas dobrze wprowadziła w to, co jest najważniejsze w naszej wierze, czyli w ofiarę Chrystusa, który za mnie i za Ciebie oddaje swoje życie na krzyżu, ale także chce potem tą śmierć, ten grzech, tą słabość pokonać poprzez swoje zmartwychwstanie i abyśmy się wszyscy potrafili tymi dniami także i ucieszyć i mieć tą radość, Bożą radość dzieci Bożych. Jutro, czyli 2 kwietnia, mija 18. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Wracamy dziś do wydarzeń z wiosny 2005 roku i pokażemy Państwu, jak Biłgoraj żegnał papieża Polaka. Śmierć Jana Pawła II wzbudziła w milionach ludzi na całym świecie potrzebę modlitwy, refleksji i zjednoczenia. Również w naszym mieście organizowane były uroczystości poświęcone pamięci papieża. Kilka pierwszych dni żałoby upłynęło Biłgorajanom na wspólnej modlitwie, nabożeństwach i spontanicznych wydarzeniach organizowanych przez mieszkańców. Dziś wracamy do pierwszych dni kwietnia 2005 roku. Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę. Chrystusie, jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę. Chrystusie, jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę. Chrystusie. I z taką wielką żałobą będę się żalić przed Tobą, Chrystusie, że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie. Chrystusie, że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie. Chrystusie. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze.
W tym szczególnym czasie, gdy żyjemy w smutku, ale i w radości, spotykamy się po raz kolejny, aby dziękować Mu za Jego życie, za Jego ofiarę. Przykład dobrego życia. Ciebie, Król.
Habemus Papam, Karolus Wojtyla. Zwiastuję wam radość wielką, mamy papieża, kardynała Karola Wojtyłę. Papież Słowianin, z dalekiego kraju, jak będą pisać wszystkie niemalże dzienniki i głosić stacje telewizyjne i radiowe. Ojciec Święty wybrał imię Jana Pawła II. Rozpoczyna się życie związane z krzyżem, z cierpieniem i prześladowaniem. Takie jest życie papieży. Śmiercią męczeńską umiera pierwszy papież Święty Piotr. Podobnie i w życiu Jana Pawła II nie zabraknie krzyża. Miasto podpisało umowę na budowę kolejnych ulic. Zamierza również ubiegać się o dofinansowanie na chodniki i przejścia dla pieszych. W środę odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Przypominamy, że kilka tygodni temu premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę inwestycji przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku. Najwięcej pieniędzy trafi na realizację inwestycji w województwach mazowieckim, prawie 300 milionów złotych, i lubelskim, 271,5 miliona złotych. Biłgoraj otrzymał w ramach naboru 5 milionów złotych. Umowa na dofinansowanie została podpisana w ubiegły wtorek. 28 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie podpisane zostały z wojewodą lubelskim dwie umowy w sprawie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nabór 2023 w łącznej wysokości 5 042 955 zł na realizację zadań: przebudowa drogi gminnej ulica Melchiora Wańkowicza, dofinansowanie w kwocie 1 059 630 zł, to jest 50% zadania, oraz budowa dróg gminnych ulica Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Hansa Christiana Andersena oraz Aleksandra Fredry, dofinansowanie w kwocie 3 983 324 zł, również 50% wartości zadania. To były dobre informacje, a teraz trochę gorsza. 15 marca upłynął termin składania ofert w postępowaniu udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Melchiora Wańkowicza. Do postępowania nie złożono żadnej oferty. Ponowne otwarcie ofert nastąpi 12 marca. Miasto Biłgoraj zamierza złożyć wnioski do programu Bezpieczeństwo Niechronionych Uczestników Ruchu, poinformował podczas sesji burmistrz Rosłan. Chodzi o 5 chodników i przejścia dla pieszych. A mowa o tych miejscach. Budowa chodnika przy ulicy Gorajskiego, Kazimierza Wielkiego, Przemysłowej, Generała Piskora i pozostała część zadania, czyli doświetlenie 3 przejść dla pieszych przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Biłgoraju, przy kościele pod wezwaniem Świętego Jerzego, przy skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową, przy budynku dawnej szkoły podstawowej nr 2, naprzeciw filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Zgodnie z ustaleniami ze starostą powiatowym, starostwo opracuje dokumentację chodnika przy ulicy Bagiennej i złoży wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach wyżej wymienionego programu. Natomiast miasto zobowiązało się do sfinansowania w 100% kosztów przygotowania i realizacji inwestycji leżące po stronie wnioskującego, czyli tak zwany wkład własny. Program zakłada, że każdy samorząd może złożyć maksymalnie 5 wniosków. Miasto wykorzystało więc limit. Podczas sesji burmistrz Janusz Rosłan przekazał bardzo ważną informację dotyczącą budownictwa mieszkalnego w Biłgoraju. Za kwotę ponad 20 milionów złotych mają powstać 2 bloki dla 44 rodzin. Podczas sesji burmistrz poinformował, że 28 marca na portalu zamówień publicznych zarejestrowane zostało postępowanie dotyczące zamówienia na budowę 2 budynków mieszkalnych dla 44 rodzin przy ulicy Księdza Stanisława Matrasia w Biłgoraju. Otwarcie ofert zaplanowano na 11 maja. Na przeprowadzenie wyżej wymienionej inwestycji uzyskano finansowanie bezzwrotne, nie podlegające zwrotowi do instytucji finansującej, to jest z Funduszu Dopłat
na budynek numer 1 9 717 716 631 zł. Fundusz dopłat budynek numer 2 3 574 789 zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, budynek numer 2 2 192 500 zł. Oraz finansowanie zwrotne, kredyt budowlany komercyjny na budynek numer 1 2 450 000 i kredyt preferencyjny bez marszy banku na budynek numer 2 w kwocie 3 750 000 zł. Łącznie kwota finansowania zwrotnego i bezzwrotnego uzyskanego z instytucji zewnętrznych wynosi prawie 21 milionów złotych. Inwestycje będzie realizować Biłgorajskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Budowa bloków rozpocznie się, jak tylko zostanie wyłoniony wykonawca. O trudnej sytuacji w domach pomocy społecznej i problemach seniorów rozmawiano w starostwie powiatowym podczas spotkania z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem. Od kilku lat problemy z finansowaniem DPS-ów pogłębiają się, a utrzymanie tych placówek spada na samorządy. Między innymi ten problem poruszano podczas spotkania. We wtorek 28 marca sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przyjechał na Biłgorajszczyznę, by spotkać się z pracownikami DPS-ów, samorządowcami, przedstawicielami organizacji seniorów i osobami zajmującymi się pomocą społeczną. Spotkania z ministrem odbyły się m.in. we Frampolu, DPS-ie w Krasnobrodzie i w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Tematem spotkań były założenia polityki senioralnej oraz pomocy i integracji społecznej. Poruszana również była sprawa niskich zarobków pracowników DPS-ów. Trzeba przypomnieć, że pracownicy DPS-ów są pracownikami samorządowymi i pensje zależą od władz samorządu, nie od rządu. My wspieramy DPS-y poprzez programy w sensie takim też materialnym, ale nie tylko. No to robiliśmy na przykład przy okazji COVID-u, gdzie dofinansowaliśmy te działania, które były podejmowane ponadstandardowe, a teraz szukamy rozwiązania, żeby zasilić w jakiś sposób funkcjonowanie domów pomocy społecznej, bo wiemy, jaka jest trudna sytuacja, między innymi też płacowa. Z jednej strony to też wynikło z tego, że w znaczny sposób podnieśliśmy płace w służbie zdrowia, w zawodach medycznych, i to też spowodowało pewne komplikacje, jeśli chodzi o kadrę medyczną, która jest zatrudniona w domach pomocy społecznej. Szukamy rozwiązania, które by mogło poprawić sytuację finansową DPS-ów, mówił Stanisław Szwed. Myślimy o rozwiązaniu systemowym, ono byłoby najlepsze. Obecnie koszty utrzymania DPS-ów są znacznie wyższe niż zakładów leczniczych. Trzeba więc szukać rozwiązań, by ten poziom się wyrównał. Mamy zmiany dotyczące ustawy o pomocy społecznej, między innymi, żeby uelastycznić możliwość funkcjonowania domów pomocy społecznej poprzez między innymi możliwość tworzenia w domach pomocy społecznej, czy to opieki wytchnieniowej, czy tworzenia mieszkań chronionych, czy również świadczeń specjalistycznych. Oczywiście nie każdy DPS będzie mógł takie świadczenia dokonywać, ale dajemy szansę, żeby też ułatwić możliwość funkcjonowania. Wiemy, że część DPS-ów nie ma pełnego obłożenia, jeśli chodzi o podopiecznych. No i szukamy też takich rozwiązań, żeby właśnie było też zasilanie z innych źródeł, przez innych programów. Podczas spotkań ministrowi towarzyszyła posłanka Beata Strzałka. Rozmawiamy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich, mówiła. Seniorzy i niepełnosprawni to grupy, które wymagają szczególnego wsparcia. Myślę, że jest to środowisko, które potrzebuje wsparcia, ale nie tylko takiego wsparcia obecności drugiej osoby, ale przede wszystkim w tej sferze finansowania. Stąd wiele programów rządowych, które trafiają do osób starszych, seniorów. I tu też pojęcie, bo seniorem zaczyna się być w wieku 50 kilku lat, przechodzi się na emeryturę, tak jak kobiety w wieku 60 lat, mężczyźni 65. Nie wszyscy się może wtedy czujemy seniorami, ale przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy bardzo często dotyka nas samotność, właśnie już będąc na emeryturze. Wtedy potrzebujemy wsparcia, obecności innych osób, integracji. I właśnie te ośrodki, mówię tutaj o klubach seniora, o domach seniora, zapewniają integrację społeczną, rozwój umiejętności, rozwój swoich pasji, ale też spotkania, obecność drugiego człowieka, dzielenie się tym, co spotykamy na co dzień. Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że w 2050 roku w Polsce będzie 13 700 000 osób w starszym wieku i stanowić będą ponad 40% społeczeństwa.
Matura Speaking to nazwa aplikacji stworzonej dla maturzystów, by ułatwić im naukę i zdanie ustnej matury z języka angielskiego. Przygotował ją razem z uczniami Witold Pluta, nauczyciel katolickiego liceum ogólnokształcącego, i udostępnił wszystkim chętnym. Jest ona darmowa i można pobrać ją ze sklepu Play. Szczegóły już za chwilę w naszym materiale. Dlaczego w marcu mówimy o egzaminach maturalnych? Powód jest szczególny. Jest jeszcze po prostu czas, by lepiej się do nich przygotować. Matura Speaking to aplikacja stworzona przez nauczyciela języka angielskiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego po to, by ułatwić uczniom klas czwartych naukę i zdanie ustnej matury. Matura Speaking jest aplikacją przygotowującą uczniów klas maturalnych, ale też ogólnie uczniów szkoły średniej do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Składa się ona z dwóch modułów, które odpowiadają dwóm z trzech zadań na egzaminie maturalnym. Pierwszy moduł, przygotowujący do pierwszego zadania, czyli rozmowy z odgrywaniem roli. Moduł ten ma formę głosowego komunikatora wykorzystującego technologię przetwarzania i technologię rozumienia języka naturalnego. Dzięki tym technologiom aplikacja skutecznie emuluje rolę egzaminatora maturalnego, co z kolei umożliwia uczniom realizację dialogów, zadań maturalnych, rozmów bez interlokutora, bez nauczyciela. Hi, I've heard there's a great history museum in your town. Do you know where it is? City center. Okay. So when can we go there? Dodatkowo aplikacja ta sygnalizuje uczniom, w jakim stopniu zrealizowali dane zadanie. Drugi moduł to kolejne zadanie egzaminacyjne. Polega na opisaniu ilustracji. Zdjęcia w aplikacji są początkowo czarno-białe, natomiast wraz z opisywaniem kluczowych elementów zdjęcia, opisane elementy zabarwiają się, tak? Są kolorowe, co z kolei też jest pewnego rodzaju informacją zwrotną dla ucznia, w jakim stopniu opisał ilustracje czy kluczowe elementy znajdujące się na zdjęciach. Matura Speaking nie jest pierwszą aplikacją stworzoną w szkole. Od prawie 10 lat powstają tam w ramach spotkań Szkoła School Lab różnego rodzaju programy, gry. Jednak tym razem praca uczniów polegała na przygotowaniu pisemnych zadań z matury ustnej. Te posłużyły za taką modelową wypowiedź, która rozszerzyła zakres i możliwości algorytmu. Jedną z uczennic, która uczestniczyła w powstawaniu aplikacji, jest Aleksandra Łuszczak. Na lekcji języka angielskiego w pracowni informatycznej realizowaliśmy przykładowe dialogi maturalne na specjalnie przygotowanych stronach. Nasze odpowiedzi posłużyły algorytmowi jako model wypowiedzi, dzięki czemu stał się bardziej skuteczny. I aplikacja pozwala mi na ćwiczenie mówienia przygotowującej do matury. Aplikacja jest fajną opcją, ponieważ po wykonaniu każdego z zadań otrzymujemy informację zwrotną na temat naszych postępów, a na lekcji nie zawsze mamy możliwość realizacji z nauczycielem całego dialogu, ponieważ w klasie jest duża liczba osób, a aplikacja pozwala na indywidualne ćwiczenie mówienia. Pomysł na stworzenie aplikacji pojawił się w czasie pandemii. Wtedy po prostu nie było możliwości ćwiczenia w parach i grupach umiejętności, która w nauce języka jest najważniejsza – mówienia. I tak powstała Matura Speaking. Aplikacja Matura Speaking jest aplikacją darmową. Można ją pobrać ze sklepu Google Play. Bezpośrednie linki znajdują się na naszej stronie internetowej szkoły klo.edu.pl oraz na stronie kółka schoollab.edu.pl. Ze względu też na takie zainteresowanie uczniów posiadających iPhony, w następnym tygodniu aplikacja powinna się też ukazać w sklepie App Store. Przypominamy raz jeszcze, aplikacja jest oczywiście darmowa, warto spróbować i sprawdzić lub poprawić swoje umiejętności, jeśli jest taka szansa i możliwość. Taneczne inspiracje w naszym mieście odbyły się po raz 9. Wszystko to w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Trampolina Sukcesu.
To już 9. odsłona ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury i Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Trampolina Sukcesu. Mowa oczywiście o tanecznych inspiracjach, które odbywały się przez 2 dni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Edycja 9, ale spotykamy się z małą przerwą, bo przecież podczas pandemii robiliśmy tylko konkursy online, więc wracamy na Halę Osiru po 4 latach. Początki nasze, no to rok 2014, no i wspólnie z większym gronie, z koleżankami z pracy z Młodzieżowego Domu Kultury, jeżdżąc na inne turnieje, stwierdziliśmy, a czemu nie u nas? No i mamy 9. edycję. I tak dzięki zaangażowaniu wielu osób, dziś do Biłgoraja przyjechało ponad 1100 osób występujących w 75 zespołach. Bardzo się cieszymy, że tak dużo zespołów do nas przyjeżdża. To świadczy tylko o tym, że ta impreza, którą robimy, się podoba. Jesteśmy przyjaźni, ludzie są fajni, ludzie są otwarci, a młodzież lubi takich ludzi, więc cieszymy się bardzo, że przyjeżdżają do nas i że chcą się integrować. Można zobaczyć zespoły no, małopolskie bodajże, Podkarpacie, lubelskie, także sporo ich jest i wszyscy chcą tu przyjeżdżać, chcą pokazywać to, co robią na co dzień. Dobrze, że teraz jest taka możliwość, bo przez dłuższy czas niestety takiej możliwości nie było. Na scenie prezentowały się amatorskie zespoły taneczne pracujące w oparciu o elementy techniki tańca współczesnego, nowoczesnego oraz towarzyskiego. Wszystkich oceniało jury w składzie Natalia Kladziwa, Anna Opszańska oraz Paweł Żołądek. Myślę, że poziom jest bardzo dobry, szczególnie po tym ciężkim okresie pandemicznym, kiedy było ciężko trenować zespołom, a wiadomo, że taniec potrzebuje systematyczności. To jest bardzo ważne. I teraz zauważam to, że w końcu zespoły wracają do formy i te prezentacje naprawdę są ciekawe, interesujące pod względem artystycznym, ale też po prostu czysto fizycznym. Występy taneczne zostały podzielone na 2 bloki. Taniec nowoczesny, towarzyski show dance, hip-hop, disco i street dance oraz taniec współczesny, taki jak jazz, balet i inne techniki. Pierwszego dnia prezentowały się we wszystkich grupach wiekowych zespoły wykonujące taniec nowoczesny, natomiast drugiego taniec współczesny. Jednak jak podkreślały uczestniczki wydarzenia, najważniejsza była atmosfera. Scena jest super, atmosfera jest super. Nasza pani od hip-hopu zaproponowała nam 3 konkursy. Mieliśmy do wyboru 1. Wybraliśmy tutaj, bo było najbliżej. Co będziecie prezentować? Hip-hop. Tak, a dlaczego tak wybrałaś? Po prostu uwielbiam tańczyć, a jakby nie przepadam za innymi tańcami, tylko to jest luźny taniec, taki fajny, szybki i super jest po prostu. Był lekki stres, jak zawsze przed występami, zwłaszcza przed tak dużą publicznością. Wszyscy uczestnicy startowali w 3 kategoriach wiekowych. Dzieci młodsze od 6 do 9 lat, kategoria średnia od 10 do 14 i kategoria starsza od lat 15. Natomiast zespoły prezentowały 1 kompozycję choreograficzną o czasie do 10 minut. Nie mogło zabraknąć nagród wręczanych po zakończeniu każdej z kategorii. Te ufundowali starosta biłgorajski, burmistrz miasta, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Patronatem wydarzenia objął Andrzej Szarlip. Następne spotkanie już za rok. W miniony weekend we Frampolu odbył się ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Top Art. Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane na taką skalę w naszym regionie. Na parkiecie zaprezentowało się 500 tancerzy. W ubiegły weekend Frampol gościł ponad 600 tancerzy z całej Polski. Przez kilka godzin na parkiecie hali sportowej prezentowały się pary w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.
Pomysłodawczynią turnieju była Anna Oleszczak-Karp, dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu, a głównym organizatorem Szkoła Tańca Top Art Lublin. Jest to turniej ogólnopolski, zrzeszający wszystkich tancerzy tańca towarzyskiego. Zaczęliśmy od kategorii najmłodszych, to były dzieciaki mniej więcej 4-5-letnie. Przeszliśmy przez kategorie dziecięce, seniorskie, a kończymy dzisiejszy dzień uroczystą galą wieczorną, gdzie gościmy najlepsze pary z całej Polski. Są to kategorie młodzieżowe. Podczas turnieju uczestnicy rywalizowali w tańcach standardowych takich jak walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot czy quickstep i tańcach latynoamerykańskich, czyli sambie, czaczy albo rumbie. Mieliśmy zaszczyt gościć aż 600 uczestników przez cały dzisiejszy dzień. Są to pary zarówno z naszego województwa, ale również z województwa małopolskiego, z mazowieckiego, z kieleckiego, także masa tancerzy z całej Polski. Podczas gali tancerzom towarzyszyły dźwięki orkiestry Dęty imienia Czesława Nizio pod batutą Pawła Stelmacha. Organizatorami turnieju byli Szkoła Tańca Top Art Lublin, Okręg Lubelski Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Polskie Towarzystwo Taneczne przy wsparciu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu. Dlaczego pisanki się pisze? Jakie są tradycyjne biłgorajskie wzory, które powinny się na nich znaleźć i przede wszystkim jak je napisać? Tego można było dowiedzieć się podczas warsztatów, na które codziennie przez cały tydzień zaprosiło Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, a poprowadziła je jak zawsze Katarzyna Zygmunt. Pisanki, kraszanki, owijanki, wyklejanki. Nazwy barwionych jaj wielkanocnych są przeróżne. W naszym regionie pisanki się pisze i to metodą batikową. Jest to trudne zadanie i zdecydowanie dla cierpliwych. Od 40 lat pisze je Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego. Tej sztuki nauczyła się w domu od babci i teraz przekazuje ją kolejnym pokoleniom. Pisanki pisze się woskiem. A dlaczego się pisze? No bo kiedyś, tak jak moja ciocia opowiadała, że jej babcia mówiła, że trzeba pisać pisanki, bo jak pisanki zaginą, to kolorowe jajka zaginą, to i świat zaginie. Dlatego piszemy cały czas te pisanki. Jakoś tak przychodzi ta pora przed świętami, jakoś tak już po środy popielcowe, jakoś tak ciągnie człowieka. Przecież tego się nie robi cały rok. Robi się tylko przed świętami. No ale jakoś tak jeżdżę na warsztaty, bo dzieci chętnie, niektóre różnie to jak z dziećmi bywa. Ja też byłam kiedyś dzieckiem, to różnie to bywało, także i teraz z dziećmi też jest różnie. No ale przynajmniej będą wiedzieć, na czym to polega. Na czym polega ta trudna metoda pisania pisanek, można było dowiedzieć się podczas warsztatów, które przez cały tydzień odbywają się w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w godzinach przed- i popołudniowych. Grupy zorganizowane dla dzieci, dla szkół, przedszkoli są właśnie od 8.30, 8.45, zależnie od grupy, do godziny 14.00. Jeszcze coś kogoś, jak ktoś bardzo będzie chciał, to zwłaszcza klasy takie trochę starsze, bo lepiej sobie radzą, jednak młodsze to trochę mniej, ale może coś znajdziemy, jeszcze jakieś wolne miejsce. A jak ktoś nie znajdzie, to po 14 też zapraszamy, można przejść z dziadkiem, babcią, z rodzicami, starszym rodzeństwem lub starsze osoby mogą same przyjść albo z wnukami. Każdy może przyjść i każdy będzie mógł sobie zrobić do koszyczka własną pisankę biłgorajską.
Wystarczy zabrać ze sobą białe jajka, bo na takim kolorze najlepiej widać efekty pracy, choć na nie trzeba poczekać do końca i dobrze rozplanować wzór, jaki chcemy wykonać. Podczas warsztatów najmłodsi uczą się nie tylko o metodzie batikowej, ale też o tradycyjnych biłgarajskich wzorach, którymi zdobi się pisanki. Są to kółka, paprotki czy kępki. To jest taka technika, trzeba po prostu zaplanować, co się chce na tym jajku. I tak, część piszemy po białym jajku, więc to, co napiszemy po białym jajku, zostanie kolor biały. Bo wosk, który przykryjemy, białe jajko, nie podpuszcza innych kolorów. Tak, dlatego to się nazywa technika batikowa, tak samo jak i materiały się maluje, taką techniką. Później malujemy jajko na kolor żółty. Więc to, co napiszemy po kolorze żółtym, zostaje żółte w końcowym efekcie. Malujemy jajko na zielono, piszemy po zielonym jajku. Kolor zostanie zielony na końcu. Możemy jeszcze pomalować jajko na przykład na pomarańczowo albo na czerwono, chociaż to już jest trudniej, bo tutaj na warsztatach nie bardzo się to da, bo to już żeby barwnik czerwony pokrył, to trzeba długo czekać. A dzieci nie mają cierpliwości, także to wszystko trzeba szybko. Także na tym to polega, że ile jest kolorów na jajku, oprócz białego, tyle razy jest jajko malowane, bo na końcu jeszcze jest tło, najciemniejsze. Warsztaty w Muzeum Ziemi Biłgarajskiej trwały przez cały tydzień. Codziennie w godzinach popołudniowych wszyscy chętni mogli sami napisać swoje pisanki, by udekorowały świąteczny koszyk. Zdolności, wyobraźnia, ale przede wszystkim umiejętności to niezbędne cechy, które pozwalają wykorzystać talent i realizować pasje i marzenia. Agnieszka Sokal stworzyła markę Agi Closes Handmade, a Państwa zapraszam na materiał. Szyła od zawsze. Zaczęło się od ubranek dla lalek, potem kierunkowe wykształcenie i praktyki. Teraz własna marka, bo cel był od zawsze, a teraz są i możliwości, i czas, a wyobraźnia pozwala na wiele. Agnieszka Sokal to kolejna młoda, zdolna mieszkanka naszego miasta, która powoli, krok po kroku stworzyła swoją markę. Wszystko się zaczęło od szkoły, bo miałam szkołę ukończoną krawiecką. Po szkole poszłam na staż, do pracy. W pracy jednak zajmowałam się projektowaniem odzieży. Później jednak jak się dziecko pojawiło w moim życiu, no i zaczęłam tworzyć dla niego. No i ta pasja szycia trwa już od 8 lat, jak szyję. By było po pierwsze wygodnie, po drugie dobrze się nosiło, a tak jest, to sprawdzili najmłodsi domownicy. I co równie ważne, wyróżniać się. Tych identycznych ubranek nie brakuje. Jednak takich, które można nosić przez dłuższy czas, bo rosną wraz z dzieckiem i tworzonych z sercem i na wymiar, już tak. Wróciłam do pracy, zaczęłam szyć ubranka. Po pracy szyłam oczywiście swoim dzieciom, bo jednak widząc zapotrzebowanie na ubranka dziecięce i to... Coś, czego inne dzieci nie mają, mnie to inspirowało do szycia. Tworzyłam dla chłopca, bo jednak bardzo mało było w sklepach ubranek dla chłopca. Były standardowe, były bardzo kolorowe, były z nadrukami, z obrazkami, gdzie mi się to nie podobało. Ja lubiłam bardziej kolory stonowane, dużo czerni wprowadziłam, gdzie czegoś takiego w sklepach nie było, bo jednak... Uważali, że czarny kolor to nie jest dla dziecka. Jednak okazał się naprawdę bardzo trafionym kolorem. Ciemne kolory, które są w użytkowaniu bardzo dobre i tutaj to mnie zmotywowało, żeby dla syna robić. I ta pasja jednak się pociągnęła tak daleko, że tworzę do dzisiaj. No teraz mam córeczkę, gdzie po prostu tutaj jest szaleństwo, jest wachlarz możliwości, po spódniczki, sukienki, kurtki, płaszczyki, czapki różnego rodzaju. Chciałam stworzyć coś swojego, żeby jednak nie powielały się te ubranka i żeby moje dziecko się wyróżniało na tle innych. I to tak faktycznie było. Stworzyłam coś i zaraz były komentarze pozytywne i że super to robię i żebym stworzyła swoją firmę. To było od lat, a jednak spełniałam się zawodowo, aczkolwiek tworzyłam dla swojego dziecka. Za każdym razem jest też inny pomysł, dodany element, guzik, zamek, który ze zwykłych spodni stworzy te jedyne. Równie ważne są materiały wyszukiwane na targach tekstylnych, ale też na przykład kieszenie ukryte, kaptury ze ściągaczami, czy bardzo istotne dla bezpieczeństwa elementy odblaskowe. Są to materiały przede wszystkim bawełniane, naturalne, aczkolwiek wprowadzam różne materiały, na przykład dzianinę bawełna z powłoką,
wodoodporną. Jest to dzianina hydrofobowa, idealna na bluzy, na spodnie, na wiosnę, na jesień. Jest to coś nowego, czego faktycznie w sklepach nie ma, tym bardziej dla dzieci, bo może faktycznie dla dorosłych ubrania takie trekkingowe gdzieś na wycieczki, ale dla dzieci jednak tego nie ma. Wprowadza materiały wodoodporne na kurtki softshellowe, gdzie to też super się sprawdziło. I mam sporo zamówień na to. Powstały akurat modele od kurtek, spodnie oraz rękawiczki. Tak właśnie wprowadzam w każdy ubiór coś innego. Jakieś elementy ozdobne, uszka, swoje metki, te wykończenia, no, elementy ozdobne, wyblaskowe. Także jednak, żeby to nie była taka zwykła kurtka, gdzie może być faktycznie z sieciówki, tylko żeby się wyróżniała, bo jednak widać, jak ma elementy dodatkowe, to podnosi jakość tego produktu. Wszystkie mają być funkcjonalne i posłużyć na długo, stąd pomysły takie jak na przykład podwijane dodatkowe mankiety, które pozwalają nosić je kilka sezonów. Inspiracji nie brakuje i dla tych najmłodszych, i tych trochę starszych. Po informacjach zapraszam na rozmowę, polecam oczywiście wszystkie nasze programy. Już jutro, czyli w niedzielę, zapraszam na kiermasz do Biłgorajskiego Centrum Kultury. Do zobaczenia.